Witam wszystkich obecnych, miło was wszystkich widzieć. Na początku pozdrowienia z miasta Łódź. Powiem wam, że pogodę macie ładną w porównaniu z tym, co jest w Łodzi. Jak wyjeżdżałem, to tak padało, że wycieraczki nie nadążały z odprowadzaniem wody. Dzisiaj psalm 70. Zbliżamy się do półmetku. Otwórzmy nasze Biblię, albo śledźmy w komórkach tekst. Dzisiaj odczytam ten psalm w przekładzie edycji świętego Pawła. Dyrygentowi Dawida ku przypomnieniu. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Niech się zawstydzą i okryją hańbą ci, co czyhają na moje życie. Niech się odwrócą zawstydzeni ci, co pragną mojej zguby. Niech się cofną i wstydem okryją ci, którzy mi mówią, dobrze mu tak, dobrze. Niechaj się cieszą i radują tobą wszyscy, co ciebie szukają. Niech zawsze mówią, Bóg jest wielki, ci, którzy pragną twojej pomocy. Ja zaś jestem ubogi i nędzny. Boże, pospiesz mi z pomocą. Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą. Panie, nie zwlekaj. Krótki dzisiaj psalm, ale jakże treściwy. Zatytułowany jest ku przypomnieniu. Co nam zatem przypomina? Bardzo ciekawy werset jest czwarty, część B. Niech zawsze mówią, Bóg jest wielki, ci, którzy pragną twojej pomocy. Zastanawiające. Mamy pewien problem. Potrzebujemy pomocy, zwracamy się do Boga i mówimy, Boże, jesteś wielki. To jest takie przypomnienie o uwielbieniu Boga. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak potężny dar nam Bóg dał. Możliwość modlitwy, możliwość kontaktu z Nim. Czy wyobrażamy sobie taką sytuację, że modlimy się do Boga i mówimy, Boże, tak dla przypomnienia, mój numer PESEL to 72. O. Nie ma takiej sytuacji. Albo, Boże, jest 16.05, a Ty masz otworzone do 16, ale jak jesteś, to ja bym chciał jeszcze, bo potrzebuję pomocy. Nie. Możemy się do Boga zwracać cały czas, bez względu na porę. Jeżeli jesteśmy za granicą też, tu nie ma stref. Jakże cenny to jest dar, dar modlitwy. Także pamiętajmy o tym, że jeżeli potrzebujemy pomocy, mówimy, Bóg jest wielki. Uwielbiamy Boga. Bardzo fajny, bardzo też taki pomocny w tej kwestii jest Ewangelia, werset z Ewangelii Mateusza 6:8. Bo tu uczniowie przystąpili do Jezusa i prosili Go, żeby nauczył ich się modlić. I czytamy, nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. Zwracamy się o pomoc do Boga, a Bóg już wie, o co chodzi. On już zna rozwiązanie, On już ma dla nas rozwiązanie. Sprawa jest już załatwiana. Można powiedzieć, sprawa jest już załatwiona, jeżeli w to uwierzymy. Niesamowite. Poza tym, jak Jezus nauczył uczniów się modlić, to zwróćmy uwagę. Początkowe słowa modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. To jest uwielbienie Boga. Dopiero później jest chleba naszego.
Czyli nasze potrzeby niejako są w późniejszej kolejności, ale przede wszystkim uwielbienie Boga. To jest jakby tak, ta pierwsza sprawa w tym psalmie, która poruszyła moje serce i chciałem się z tym z wami podzielić. A druga sprawa, druga taka kwestia, to jest werset trzeci tego psalmu. Niech się cofną i wstydem okryją ci, którzy mi mówią, dobrze mu tak, dobrze. To akurat tu jest to tłumaczenie. W większości tłumaczeniu jest ci, którzy mówią ha, ha. To jest w tłumaczeniu i Biblii Brytyjskiej i Tysiąclecia. Czy byliśmy w takiej sytuacji kiedyś, że zostaliśmy wyśmiani publicznie? Ktoś nam dokuczył? To bardzo boli. Ja byłem w takiej sytuacji. W ten czas zaciska się pięść. W ten czas chcielibyśmy szybkiego odwetu, żeby Bóg nieprzyjaciół naszych zrównał z ziemią, żeby ich wykorzenił. A tu psalmista mówi, niech się cofną i wstydem okryją. Czyli on nie chce ich zguby, on chce ich upamiętania, żeby oni się zastanowili, co robią i żeby zrozumieli swój błąd i żeby powrócili na drogę, która się podoba Bogu. To jest niesamowite. To jest też nawiązanie do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który kiedy był na krzyżu, to wybaczył swoim prześladowcom. Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jakże to poruszające, żeby po prostu modlić się za swoich wrogów, modlić się za tych, którzy nas prześladują. Także każdy psalm to niezwykła skarbnica wiedzy i niezwykłe, jak Bóg może poruszać nasze serca, jak nas po prostu kształcić. Dziękuję. Słowo Boże ma moc. Ono ma moc nas podnieść na duchu, rozweselić, dać nam nadzieję. I w ogóle Słowo Boże ma, można powiedzieć, nieskończoną moc. Czasami jest nawet trudno uwierzyć w to, co Słowo Boże mówi o sobie, jaką ma moc. Ja chciałbym podzielić się z wami kilkoma wersetami i myślami, które dzisiaj rano miałem na temat wcielonego Słowa Bożego. Jak czasami mówi się o Jezusie, że On jest tym, w Ewangelii Jana jest powiedziane, że On jest tym Słowem, które stworzyło ten świat i które przyszło do nas. Przyszło na tą ziemię. Jeżeli macie Nowy Testament albo całą Biblię, to otwórzmy proszę Ewangelię Jana, rozdział pierwszy. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. Chciałbym przeczytać od wersetu 9. Czytamy tak. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świat był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Pomyślmy o tym, że Bóg dał nam to słowo, dał nam Biblię, abyśmy mogli dowiedzieć się nie tylko skąd wziął się ten świat, ale jak on funkcjonuje, i też, jakie jest nasze miejsce w tym świecie. I w wersecie następnym do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli,
ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał: ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaska za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Pomódlmy się. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za to, że ukochałeś nas. Dziękujemy Panie za to, że Ty jesteś miłością, że Ty jesteś Panem Wszechświata, Stwórcą wszelkich rzeczy i że Ty przyszedłeś do nas, Panie, aby nas ubłogosławić, aby nas wypełnić, aby nas obdarzyć swoją łaską. Dziękujemy, Panie, za to, że możemy być tutaj dzisiaj rano. Dziękujemy za to, że Ty chcesz mówić do nas i prosimy Cię o to, abyś Ty mówił do nas, abyś nam objawiał, kim jesteś, abyś nam objawiał, Panie, jak wielka jest Twoja dobroć, jak wielka jest Twoja łaskawość i przychylność w stosunku do nas wszystkich. Modlimy się, Panie, o to w Twoim świętym imieniu. Amen. Pytanie, które było zadawane już bardzo dawno temu, brzmiało: za kogo wy mnie uważacie? Pytał Jezus. Kim ja jestem dla was? Kim wy myślicie, że ja jestem? Ewangelia Jana była napisana już daleko później, ale z niej możemy się dowiedzieć, można powiedzieć na spokojnie, kim jest Chrystus. Kim jest ten, który przyszedł na ten świat? Kim jest Jezus Chrystus? Jaki On jest? I po co On przyszedł? Czy to ma jakiś wpływ na moje życie? Myślę, że tak. Myślę, że wielki. Dzisiaj chciałbym, nie będziemy mówić o tym całym urywku, który czytaliśmy, ale chciałbym, abyśmy pomyśleli o tym, o tej pełni, która jest w Nim, o którym jest powiedziane, że z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaska za łaską. W naszej Biblii tak jest to przetłumaczone. W innych tłumaczeniach to słowo łaska za łaską może to być, no takie trochę to jest mało popularne słowo w tym świecie. Kiedyś w moim dzieciństwie nawet to słowo było używane chyba tylko w jednym przypadku, takim niemiłym, kiedy prosiłeś kogoś, żeby coś ci dał, ta osoba nie chciała ci tego dać. I nie wiem, czy spotkali się z tym, że wtedy mówiło się, no to bez łaski. Łaski bez. Obejdzie się. Jak nie chcesz, to po prostu bez łaski. I to słowo jakoś nie jest bardzo popularne w świecie, na zewnątrz, ale jest bardzo popularne w Nowym Testamencie. To słowo jest użyte 157 razy w Nowym Testamencie. I tutaj w Ewangelii Jana apostoł Jan
mówi nam, skąd ona się wzięła, ta łaska. I odpowiada też na pytanie, czy ona była już w czasach Starego Testamentu, czy ona przyszła dopiero z momentem, kiedy przyszedł Chrystus. I czytaliśmy o tym, że zakon został dany przez Mojżesza. Zakon był czymś, co obowiązywało Izraelitów w narodzie wybranym. Poganie nie dostali zakonu. Poganie nie musieli składać ofiar, na przykład, tak jak robili to Izraelici. Natomiast Jan mówi, że od momentu, jak przyszedł Chrystus, kiedy On przyszedł na ten świat, to stało się coś nowego. Stało się coś, czego nie było wcześniej. Albo nie było to tak bardzo widoczne. I możemy zobaczyć, tutaj Jan pisze, że z jego pełni, przede wszystkim, że on ma pełnię, że on ma wszystko w sobie. On jest tym, który wszystko stworzył. W liście do Kolosan 1,16 czytamy, że świat powstał przez niego i dla niego. Że wszystko przez niego powstało, to co jest. Możemy tak wielu rzeczy nie rozumieć, myśleć, no jak to możliwe. Myślę, że powinniśmy to rozpatrywać w kategorii rzeczy takich nadnaturalnych, w kategorii cudów, w kategorii rzeczy, które na co dzień się nie zdarzają. Ale czy cudem nie jest chociażby to, że ziarenko jakiejś rośliny, jakiegoś drzewa wpada do ziemi, jest nawodnione i z tego ziarna wyrasta wielkie drzewo? Czyż to nie jest po prostu coś niesamowitego, takiego, jak to się dzieje? Nie wiem. Ja jestem osobą taką pragmatyczną. W przeszłości, w dzieciństwie i w młodości robiłem różne urządzenia, różne przedmioty i no, żeby zrobić coś, co działa, co funkcjonuje, żeby zbudować jakiś samochód, jakąś maszynę, czy żeby zbudować jakieś urządzenie elektroniczne, jakiś ciemniacz albo rozjaśniacz, coś, co może pomóc nam w naszym życiu, to musisz to zaplanować, musisz to zrobić, musisz mieć odpowiednie elementy i to później działa albo nie działa. Ale jakimś cudem, jakiś cudowny jest ten świat, w którym my żyjemy. Myślę, że przyzwyczailiśmy się do tego, tak, że jest wiosna, że jest lato. Nawet może przyzwyczailiśmy się do tego, że wiosna jest ciepło, a tu niekoniecznie tak musi być. Bóg wszystko robi tak, jak chce. Ale jaki to ma wpływ na nasze życie? Tutaj w Ewangelii Jana czytamy o tym, Ewangelista Jan mówi nam o tym, kim jest Chrystus. Mówi o takim aspekcie teologicznym. Mówi o Jego wieczności, mówi o Jego boskości. W poprzednich Ewangeliach było różnie. W Ewangelii Mateusza na przykład apostoł Mateusz opisuje, skąd wziął się według ciała Chrystus. Mówi o jego genealogii, pochodzeniu od Dawida i od Abrahama. W Ewangelii Marka, Ewangelia Marka rozpoczyna się tym, co głosił Jan Chrzciciel o Chrystusie.
Również Ewangelia Łukasza rozpoczyna się takimi słowami, które mają zapewnić nas o prawdziwości tych słów. Że to, co tam jest napisane, jest autentyczne. Że tak było. I apostoł Jan opisuje nam Jezusa wieloma takimi cechami tutaj w pierwszym rozdziale. Mówi o pewnych rzeczach, które w nim są, które może w nas nie zawsze są. Mówi o tym w wersecie 4, że w nim jest życie. W Chrystusie jest życie. Czytamy o tym, że w Chrystusie jest światłość w wersecie 4. W Ewangelii Jana 8:12 później Jezus mówi o tym, że On jest światłością dla świata. W wersecie 9 jest powiedziane, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, że Jezus jest prawdziwą światłością. I bardzo spodobało mi się to określenie, oświeca każdego człowieka. Myślałem dzisiaj rano o tym, jak to każdego? Czy każdy człowiek jest oświecony? Czy każdy człowiek doświadcza tej światłości? Wcześniej w wersecie 10, 11 czytaliśmy o tym, ci, którzy go przyjęli, ci doświadczyli, ci stali się dziećmi Bożymi, ci mogą doświadczyć tego, że każdy człowiek, bez względu na to, czy jest mądry, wykształcony, czy może jest kimś prostym, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, człowiek dorosły, nastolatek, czy dziecko, bogaty, czy biedny, to znaczy każdy. Każdy człowiek może doświadczyć życia, które jest w Chrystusie. W wersecie 14 czytamy o tym, że Chrystus objawił nam swoją chwałę, chwałę Bożą. To, jak On jest niesamowity, to, jak jest wspaniałym Bogiem, to, jak jest przebaczającym Bogiem. W wersecie 14 czytamy o tym, że w Nim jest prawda, że On jest prawdą. I w wersecie 14, że On jest pełen łaski, łaski prawdy. I myślałem o tym, co to znaczy być pełnym. Co to znaczy, że Chrystus jest, że Słowo jest pełne łaski i prawdy. W jaki sposób można zobaczyć, czym coś jest wypełnione, co jest w środku. Pastor Wayne wiele lat temu mówił o tym, że na przykład jeżeli coś jest jak gąbka, jeżeli mamy gąbkę i ona jest nasączona wodą, to jeżeli ściśniemy tą gąbkę, to co w niej jest, to wypływa. Ta woda wypływa z niej. On tak porównywał właśnie do tej gąbki pełnej wody nas, chrześcijan, że my jesteśmy jak te gąbki, które są pełne Bożej miłości. Bardzo mi się to podobało, że właśnie my jesteśmy takimi naczyniami. I Słowo Boże tak mówi, że my jesteśmy tym, czym się napełniamy. Tym, na co patrzymy, tym, co pozwoli nas wypełnić, tym, na czym się koncentrujemy. Jezus jest pełnym łaski i to słowo być pełnym było też, znalazło się w innych miejscach w Nowym Testamencie. Jest użyte 16 razy. Na przykład
kiedy Jezus nakarmił tysiące ludzi, wtedy zostało zebranych 12 albo 7, w zależności w którym miejscu, koszy pełnych okruszyn. One były pełne. To nie było, że tam było trochę. To słowo pełne znaczy, że tam było tego dużo. I jeszcze to słowo pełne znajdujemy na przykład w Dziejach Apostolskich 6:5, gdzie czytamy o tym, że Szczepan był pełen wiary. I 6:8 czytamy o tym, że on był pełen łaski i mocy. My jako ludzie też możemy być pełni, wypełnieni czymś. Trochę, w połowie albo całkowicie. Więc bycie pełnym tutaj w tym miejscu znajdujemy, i to dotyczy właśnie Chrystusa, że On jest pełen łaski. Pełen, czyli można powiedzieć, że obfitujący też w coś. On jest pełen łaski, czyli też obfituje w łaskę i w prawdę. W prawdę. I jeżeli przychodzę do Jezusa, to co otrzymuję? Jeżeli chcę, potrzebuję w moim życiu łaskę, jeżeli potrzebuję przebaczenie, jeżeli potrzebuję siłę, jeżeli potrzebuję czegoś nie rozumiem, potrzebuję światłości, to Jezus jest tego pełen. I wystarczy, że do Niego przychodzimy. Wystarczy, że Go to poprosimy. Wystarczy, że to od Niego przyjmujemy. Zakon został nadany przez Mojżesza w Starym Testamencie, czyli około 4000 lat temu. Ale około 2000 lat temu Jezus objawił właśnie to, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest pełen łaski. Czasami jak rozmawiamy z ludźmi na temat Pisma Świętego, chcemy porozmawiać z nimi na temat właśnie wieczności, życia wiecznego, Chrystusa, zbawienia. Ludzie mówią, że właśnie ten Bóg starotestamentowy to był taki krwawy, taki, można powiedzieć, bez miłosierdzia, że tam bardzo dużo lało się krwi, była walka, nawet bratobójcze walki były w narodzie izraelskim. Ale czy my wiemy, czy my to rozumiemy, że właśnie poprzez Chrystusa, poprzez Jego dokonane dzieło na krzyżu, poprzez Jego przelaną krew, my możemy śmiało mieć dostęp teraz przez Niego do Boga. I łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, w różnych tłumaczeniach jest powiedziane, że stała się, albo że przyszła, albo że została zrealizowana, zaczęła działać, albo że Jezus Chrystus przyniósł nam właśnie taką dobroć i miłość. I co to znaczy, że Jezus jest pełen łaski, że otrzymujemy od Niego łaskę za łaską? Apostoł Jan to tłumaczy w wersecie 29. Czytamy o tym, że Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. I tutaj to słowo, że On gładzi, to On
to znaczy, że on go usuwa. To znaczy, że on się z nim rozprawia. To słowo zgładzić to znaczy zniszczyć ten problem, zniszczyć tą sprawę. I to jest najważniejsza rzecz, którą każdy człowiek, zanim może przyjmować łaskę za łaską, to jest ta pierwsza łaska, którą potrzebuje przyjąć od Boga. To jest łaska przebaczenia grzechów. To jest łaska przyjścia do Niego i pozwolenia, by On przebaczył mi moje wszystkie grzechy, aby On obmył mnie, aby On oczyścił moje sumienie też od martwych uczynków. W jednym z listów Jana jest mowa i w liście do Hebrajczyków o tym, że kiedy nie znamy Chrystusa, czujemy się, że my powinniśmy coś zrobić. Powinniśmy Bogu jakoś wynagrodzić nasze upadki, nasze grzechy. Chyba, że zrozumiemy to, że Chrystus wszystko uczynił, że On zapłacił całą cenę za nasze grzechy i że możemy być uwolnieni od tego poczucia winy, które czasami albo może często nas dręczy. Czym jest ta łaska za łaską? Czym jest to wszystko, o czym tutaj mówi apostoł Jan, że otrzymaliśmy od Chrystusa? To jest wszystko, czego potrzebujemy w naszym życiu do życia i do pobożności. Później jest powiedziane w liście do Rzymian 5:17, apostoł Paweł pisze o darze usprawiedliwienia, który przyjmujemy od Niego. W Chrystusie mamy usprawiedliwienie. W Chrystusie mamy to, co całkowicie nas uwalnia od poczucia winy, od złego samopoczucia. I tutaj jest powiedziane w liście do Rzymian 5:17, że jak przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy przyjmują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Jeżeli przez upadek pierwszego człowieka śmierć przyszła na świat, o ileż bardziej my i wszyscy ludzie teraz możemy być usprawiedliwieni i uwolnieni od poczucia winy i przebaczenia, możemy być uwolnieni i mieć przebaczone grzechy w momencie, kiedy przyjmujemy to, co On ma dla nas, przebaczenie, które On ma dla nas. W liście do Galacjan czytamy o tym, że Bóg daje nam, w liście do Galacjan i w Dziejach Apostolskich 10:45 czytamy o tym, że poganie przyjęli też, otrzymali od Boga Ducha Świętego, tak jak Izraelici w dniu Pięćdziesiątnicy. Otrzymali dar Ducha Świętego. Dar to jest coś, co Bóg daje nam. Coś, czego możemy potrzebować. Coś, czego potrzebujemy. Coś, co nas przemienia. Coś, co podnosi naszą głowę wysoko. Coś, co sprawia, że możemy żyć. Coś, co wydaje owoc w naszym życiu, o którym czytamy właśnie w liście Galacjan, czyli pokój, radość, cierpliwość, miłość, dobroć, wiarę, łagodność, opanowanie samego siebie. To wszystko otrzymujemy od Boga, jeżeli pozwalamy Mu działać w naszym życiu.
jeżeli przyjmujemy właśnie tą łaskę od Niego, jeżeli przyjmujemy Słowo, które ma dla nas, które dał nam właśnie w Biblii, które chce, abyśmy czytali, które chce, abyśmy poznawali, Słowo, w którym jest życie. W Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że Ewangelia to są słowa, które dają w życie. To są słowa, które mają moc, żeby komuś dać nadzieję, żeby czyjeś serce otworzyć i żeby ktoś mógł osobiście poznać Chrystusa. Myślę, że to, co mamy w Chrystusie, nie jesteśmy w stanie tego, myślę, że cały czas to poznajemy. Poznaliśmy to może 5, może rok temu, może 10 lat temu i zakochaliśmy się właśnie w Bożej łasce, w Bożym przebaczeniu, w Bożym życiu, w Bożej mądrości. I myślę, że to są najwspanialsze rzeczy, które my jako ludzie możemy mieć. Jest to skarb, którym możemy się też przede wszystkim sami przyjmować i skarb, którym możemy się dzielić. Są to rzeczy, których bardzo wielu ludzi potrzebuje. Czasami możemy się zastanawiać, dlaczego ludzie na przykład, nie wiem, piją alkohol nieustannie albo zażywają narkotyki. Przecież wiedzą, że to jest szkodliwe. Przecież wiedzą, że to im nie służy. Przecież nie wiem, czy wiedzą, że to niszczy ich życie. To niszczy ich rodzinę. To niszczy całe ich życie. Ale w tym samym czasie właśnie nie zapomnijmy nigdy o tym, że to, co świat próbuje właśnie tak uzupełnić te braki, które są w naszych duszach, jest dostępne w Chrystusie. W Chrystusie mamy wszelkie bogactwo życia, mądrości, pokoju, chwały. I potrzebujemy też się nawzajem wspierać, zachęcać, przypominać sobie o tym. Czasami, tak jak apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian, że jesteśmy powaleni. Jesteśmy jak ktoś, kto po prostu dostał cios i leży. I nawet czasami może nie wiedzieć, co się stało. Nie może się podnieść. Ale my, którzy wiemy, kim jest Chrystus, właśnie przychodzimy do Niego. Pozwalamy, aby Pan mnie podniósł. Aby Pan dał mi siłę. Aby Pan mnie wsparł swoją mocą. Potrzebujemy też właśnie ciała Chrystusa, Kościoła, siebie nawzajem. Sami nie jesteśmy wystarczająco silni, żeby oprzeć się tym wszystkim złym rzeczom, które są w tym świecie i które niszczą ludzi, które ludzi powalają. I to mogą być zarówno złe rzeczy, jak i takie rzeczy, które wyglądają na dobre, na wspaniałe, ale które później się okazuje, że to jednak są puste rzeczy. Dlatego na zakończenie chciałbym powiedzieć coś takiego, że my możemy żyć w oparciu o łaskę Jezusa Chrystusa. Możemy powierzać Mu nasze życie, powierzać Mu nasze różne sprawy, nasze myśli, nasze różne potrzeby, problemy. I On jest tym, który jeśli zechce, to odpowie. I często odpowiada. I modlimy się o to, jeżeli ktoś jest w jakiejś potrzebie, aby Bóg go podniósł.
aby Bóg dodał mu siły, aby Bóg go uzdrowił, uleczył. I myślę, że to jest najwspanialsza rzecz, jaką my jako chrześcijanie mamy. Myślę, że my jesteśmy najbogatszymi ludźmi na świecie. Czasami może nie mamy nawet wycieraczek w samochodzie. Może nie mamy jakiegoś samochodu, albo może moje wycieraczki w ogóle nie działają. To jest mniej ważne. Ważne jest to właśnie, kim jestem w Chrystusie, kim jestem w Bogu, czy my jesteśmy Bożymi dziećmi. My, jest cała wieczność przed nami i ludzie potrzebują o tym słyszeć. Ludzie potrzebują o tym wiedzieć, bo ten świat oferuje miliony różnych rzeczy, które nie satysfakcjonują człowieka na dłuższą metę. Tylko Chrystus jest tym, który daje życie. Jest tym, który nas usprawiedliwia, który nas leczy, który jest dobrym pasterzem, który też wie, jak nasze życie prowadzić. On ma plan na nasze życie. On wie, gdzie są zielone pastwiska. Wszystko, co potrzebuję, to odpoczywać w Nim, patrzeć na Niego, gdzie On jest w moim życiu i podążać za Nim. Amen? Amen. Pomódlmy się. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy poranek, za to, że jesteś, Panie, tak dobrym Bogiem. Dziękujemy, Panie, za to, że umarłeś za nasze grzechy. Panie, prosimy Cię, abyś uczył nas, co to znaczy, że Ty jesteś pełen łaski, prawdy i życia. Pomóż nam nigdy nie zapomnieć o tym, że w Tobie jest zbawienie, w Tobie jest ratunek, w Tobie jest uzdrowienie, uleczenie, w Tobie jest wszelka mądrość, wszystko, czego potrzebujemy do życia, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Błogosław, Panie, resztę tego dzisiejszego dnia. Modlimy się o to w Twoim imieniu. Amen.